Dobry wieczór Państwu. Bez wątpienia nareszcie przyszło do nas lato. Jest gorąco, jest dużo słońca. No, wielu z nas na to czekało, ale nie jestem do końca przekonana, czy czekała na lato nasza skóra. Dlatego też po raz kolejny witamy w naszym studiu pana doktora Dariusza Nasieka i jego przewodniczącą asystentkę Sylwię. Witam bardzo serdecznie. Witam Państwa bardzo serdecznie. I porozmawiamy dzisiaj między innymi właśnie o tym, jak sobie radzić ze słońcem. Czy słońce jest niebezpieczne dla naszej skóry? No wielu z nas wie, że tak. Jak sobie powinniśmy z tym radzić? Jak mamy sobie radzić ze znamionami, które bardzo często towarzyszą opalaniu? No, opalanie nie jest zdrowe, w tym wszyscy wiemy. Czasami słońca nie da się uniknąć i są elementy skóry, które są wystawione na ekspozycję, bez względu na to, czy staramy się tego światła słonecznego unikać, czy nie. Tak. Najbardziej narażone na działanie promieni słonecznych jest to oczywiście skóra twarzy, skóra rąk, skóra ramion i skóra pleców. Profilaktyka przeciwsłoneczna, czy polegająca na tym, żeby chronić się przed promieniami ultrafioletowymi, które powodują z jednej strony zmiany skóry, a z drugiej strony są czynnikiem rakowacenia skóry, to jest profilaktyka jak gdyby składająca się z dwóch elementów. Pierwszy element to jest profilaktyka unikania promieni słonecznych. To znaczy, czyli w ogóle się nie pojawiać na słońcu. Nie pojawiać się na słońcu w godzinach wtedy, kiedy ta penetracja słońca jest największa. To znaczy nie opalać się między godziną 10 a 2 po południu. Ale właśnie, jak już się wybierzemy, no to jak możemy się chronić? Kiedy już no nie możemy się powstrzymać, żeby na tą plażę pójść o 10 rano. Oczywiście, żeby ochronić tą skórę, to profilaktyka powinna być poprzez stosowanie środków ochrony, czyli bloki przeciwsłoneczne. Bloki przeciwsłoneczne powinny mieć minimum 30 i powinny być zaaplikowane przed wyjściem na słońce. Reaplikacja, czyli powtórne zaaplikowanie, powinno być w obrębie godziny, dwóch. Czyli to nie jest tak, że my się posmarujemy kremem i możemy się smażyć na słońcu przez cały dzień. Nie. Każde wejście do wody to jest kolejna reaplikacja po wyjściu. A wiele osób, kiedy już decydują się poopalać na słońcu, wygrzać się troszeczkę i nabrać tych cudownych brązowego odcienia, boją się troszeczkę, że być może jakieś ich znamiona, które istnieją już na ich skórze, są niebezpieczne. Na przykład wiele osób ma na to brodawki, jakieś różne innego rodzaju pieprzyki i w tym momencie boją się, że pokazywanie ich, że jako ekspozycja na słońce tych właśnie zmian jest bardzo niebezpieczna. Czy to prawda? Tak. Czy wszystkie znamiona są niebezpieczne? Nie, może tak. Wszystkie znamiona nie są niebezpieczne, natomiast ekspozycja znamion, które mogą mieć takie ukierunkowanie w kierunku rakowacenia, no oczywiście jest niebezpieczne. I to jest właśnie ta druga część profilaktyki, o której wspomniałem, ochrony przeciwko rakom skóry, to jest screening, to znaczy oglądanie i badanie skóry i znamion, które są na skórze. Z jednej strony profilaktyka, żeby ekspozycji nie było, a z drugiej strony profilaktyka taka, żeby jeżeli zmiany pokażą się, żeby je wychwycić bardzo szybko i żeby ewentualnie mieć możliwość wczesnej ingerencji. Tak, bo znamiona mogą być, tak jak wszyscy wiemy, bezpieczne albo niebezpieczne. Czego się nie powinniśmy obawiać i które znamiona po prostu są tylko problemem natury kosmetycznej, natury estetycznej, a nie zdrowotnej? Te znamiona, które mamy od wielu, wielu lat, to znaczy te, które nie zmieniają kształtu ani barwy przez 20-30 lat, te znamiona są bezpieczne. Znamiona niebezpieczne to są te znamiona, z którymi się coś dzieje w przeciągu krótkiego okresu czasu. Screening znamion w kierunku tego, czy one są bezpieczne, czy niebezpieczne, został opracowany przez Akademię Dermatologiczną Amerykańską mniej więcej 20 lat temu. I ten screening polega na tym, żeby ocenić zmianę, którą mamy pod względem asymetrii, to znaczy, żeby zobaczyć, czy ona jest mniej więcej symetryczna, czy są jakieś wskaźniki tego, nieregularności, że ta zmiana jest nieregularna. I to jest w tym mnemotechnicznym uwarunkowaniu, które mamy przez Akademię Dermatologiczną, A, czyli asymetria. To jest pierwszy wskaźnik tego, że zmiana może być niebezpieczna. Drugi wskaźnik to jest, czy jest regularne obrzeże tej zmiany, czy nie. Czyli to jest
ten border irregularity, czyli B. Tak. C to jest kolor. Aha. To znaczy zmiany, które mają nieregularny kolor, to znaczy są ciemniejsze w jednym miejscu, a jaśniejsze w innym, to jest zmiana, która może być w kierunku właśnie nowotworowym. I kolejny to jest D, czyli diameter, czyli jaki jest rozmiar. Rozmiarowo, jeżeli jest większe niż 1/4 cala albo 6 mm, to są zmiany, które należy obserwować bardziej. I są nowe na dokładkę, jeszcze są jakieś takie. Tak. I to, i to jest to właśnie, to jest to ostatnie, że tak powiem, to jest E, czyli ewolucja tej zmiany. Czyli czy ta zmiana jest nowa, czy tej zmianie. To wszystko obserwować i kontrolować regularnie. Jeżeli ewolucja idzie w kierunku tego, że ta zmiana się zmienia, rośnie, krwawi, swędzi, to te zmiany mogą być bardziej niebezpieczne. Tak. Teraz, jeżeli popatrzymy na ilość znamion, które mamy i ilość znamion, które ewentualnie mogą być niebezpieczne, to ta proporcja jest bardzo mała. To znaczy może 1 na 1000 albo 1 na 10 000 zmian będzie zmianą w kierunku nowotworowym. Tak, czyli też nie ma co wpadać w panikę i panikować z powodu każdego pieprzyka, jaki mamy, prawda? Dokładnie. Większość zmian, i to jest duża większość, 99% zmian to są zmiany, które są łagodne i nigdy im się nic nie stanie. Panie doktorze, ale tak jak już wspomnieliśmy, oprócz tych zmian niebezpiecznych, które mam nadzieję, że nikogo z nas nie dotknął, są także zmiany tak zwane bezpieczne, ale szpecące. I wiele osób ma na przykład czy to brodawkę, czy jakiegoś takiego nieprzyjemną jakąś narośl i boi się ją ruszać. Patrzy na siebie w lustrze i nie podoba się to, co widzi, ale a co tam, nie będę tego ruszać, bo tego się pewnie się z tym nic nie da zrobić. Czy to prawda, że się z tym nic nie da zrobić, czy jest wręcz przeciwnie? Jest wręcz przeciwnie, ale może wrócę do pani pytania. Tak. Natomiast te zmiany, które w 99,9% są bezpieczne. Można bardzo bezpiecznie usunąć i to usunąć w kierunku takim, żeby jak najmniejszy margines skóry był usunięty. W związku z tym, jak gdyby największy element estetyki został zachowany. To znaczy, żeby nie było blizny, żeby nie było przebarwienia i żeby ta zmiana w tym miejscu już nie wróciła. Nie wystąpiła, tak. No właśnie tutaj widzę, że przyniósł pan doktor takie dokumentacje, prawda, zabiegu, który miał miejsce. Tak, mieliśmy pacjentkę, z którą pani Sylwia rozmawiała, zanim ja jeszcze z nią miałem możliwość rozmowy i miała takie zmiany na buzi, które nie wyglądały estetycznie i które zostały usunięte z bardzo dobrym efektem kosmetycznym. Tak. To zmiana przed i po. No tak, różnica jest minimalna, minimalna blizna. Która jeszcze w ramach następnych zabiegów powierzchniowych, lekkiego peelingu, zupełnie zniknie. To jest dość świeża zmiana, mniej więcej 4-5 miesięcy w tej chwili po zabiegu. Podobna cysta przy nosie, która w tej chwili jest zupełnie niewidoczna, dlatego że w tym miejscu jest jak gdyby naturalna linia. I ta linia, w związku z tym, że jest naturalna, to ona blizna, zupełnie, która była zupełnie nowa twarz od w kierunku, dokładnie. Wycięcie było poprowadzone w tym kierunku, jak jest na naturalna linia, w związku z tym ona się z tą linią zlewa i nawet tutaj ta korekta peelingiem nie będzie za bardzo potrzebna. No, wydaje mi się, że też warto się właśnie porozmawiać, dlatego też warto porozmawiać z Sylwią, która zdradziła mi przed rozpoczęciem nagrania, że pacjentki bardzo często przychodzą z zupełnie innymi pomysłami na to, co chcą zrobić, a okazuje się, że jednak Sylwia namawia je na to, żeby podjęły innego rodzaju zabieg, który sprawia, że wyglądają o wiele ładniej. Tak było, Sylwia, prawda? Tak chyba było właśnie w jednym z tych przypadków. Tej pacjentki, dokładnie. Czyli rozumiem, że pani się zdecydowała coś innego, a ty przekonała się, że bez problemu może sobie pozwolić na zabieg usunięcia takiej szpecącej cysty. Tak, dlatego że w przeciągu wielu lat, praktycznie od urodzenia, mając pewne narośla na skórze, przyzwyczajamy się do tego widoku, do tego wyglądu i nie zauważamy być może problemów. I czasami chcemy się decydować na jakieś inne zmiany, na jakieś inne korekty w swoim wyglądzie, a warto jest na przykład czasami posłuchać takiej osoby postronnej, która również doradzi. Doradzi, oczywiście. Dokładnie. No właśnie, Sylwia, jeżeli chodzi
o doradzanie, to naprawdę jesteś niezwykła. Skończyłaś właśnie teraz kolejny kurs, prawda? Bardzo, bardzo prestiżowy. Może troszeczkę nam opowiesz o tym kursie, o co tak, chodziło. Zupełnie niedawno miałam okazję brać udział w szkoleniu, w mistrzowskim szkoleniu z makijażu permanentnego. Odwiedziła nas niezwykle utalentowana linergistka z Europy. Przekazała nam mnóstwo ciekawych informacji. Dotyczących makijażu. Oczywiście, dotyczących głównie tak, makijażu permanentnego. Są to zupełnie nowe techniki, zupełnie nowe efekty. Także bardzo dużo zdradziła nam takich tajników, które już wykorzystuje w trakcie swojej pracy. Co najnowsze, są zdumiewające. Tak, to są zupełnie najnowsze technologie. Chodzi głównie o to, żeby makijaż permanentny wyglądał jak najbardziej naturalnie i żeby po prostu osoby były maksymalnie zadowolone. No to możemy chyba nawet zaprezentować, tak, prawda? Bo wyglądają naprawdę. Czyli na przykład makijaż, brwi. Tak, makijaż permanentny brwi za pomocą odpowiedniej aparatury możemy między innymi skorygować naturalny kształt brwi. Gęstość, tak, prawda? Możemy brwi zagęścić metodą włoskową, czyli dorysowujemy włoski, czyli mamy efekt przed zabiegiem. Te włoski są widoczne. Oczywiście bardzo wiele pań pyta się, czy te włoski muszą być usuwane. Absolutnie nie. Włoski pozostają, jedynie te, które wykraczają poza kontur, możemy je usunąć. No i mamy efekt po zabiegu. Oczywiście kolor po zabiegu jest nieco ciemniejszy. Po kilku dniach on się rozjaśnia. Czyli właśnie za pomocą makijażu permanentnego możemy te włoski zagęścić. Możemy również odtworzyć zupełny brak brwi. Jeżeli na przykład osoby nie mają brwi, możemy je odtworzyć. Całkowicie, i również za pomocą, tak. Tak, również za pomocą metody włoskowej. Wygląda to bardzo naturalnie. Jest to metoda również z dodatkiem cienia. Także efekt utrzymuje się do kilku lat. No i tak jak wspomniałam, metody są wspaniałe dla klientek, które chcą, żeby makijaż wyglądał bardzo estetycznie. Tak, a jednocześnie naturalnie. Dokładnie, i zbliżony, prawda? Do jak najbardziej naturalnego wyglądu. No tak. Tutaj mogę również wspomnieć o kreskach na oczach, czyli możemy również zagęścić rzęsy, jeżeli są na przykład rzadkie. Tak. Wzmacnia makijaż, taki oprawę oczu. Możemy również stworzyć taką linię fantazyjną. Może być ona lekko wydłużona, lekko pogrubiona. To już wszystko zależy od preferencji klientki. No właśnie, tak. No proszę bardzo. No, moi drodzy, naprawdę powiem szczerze, że po dzisiejszej rozmowie czuję się troszeczkę przygotowana do lata. Przede wszystkim pod względem ochrony skóry, a także pod względem makijażu permanentnego, który pozwoli mi kąpać się bez makijażu. Nadal będę wyglądała tak pięknie i świeżo. Więc bardzo się cieszę, że poruszyliśmy te tematy. Myślę, że nasi telewidzowie także będą tym bardzo zainteresowani. Ale możemy także powiedzieć o tym, co będzie nas czekało w następnym w tym programie, prawda? To będzie dosyć ciekawy temat. Temat, który każda kobieta na pewno zna. Będziemy rozmawiać, drogie panie, o rękach, które są wyznacznikiem wieku kobiety, prawda, panie doktorze? Tak, no chcielibyśmy tutaj wprowadzić pewną kontynuację. Ostatnim razem, jak rozmawialiśmy tutaj, omawiałem starzenie ust i to była taki temat, który był bardzo wartościowe pod względem tego, że usta również się starzeją. Tak. Chcę zapowiedzieć następne nasze spotkanie, gdzie będziemy mówić o starzeniu rąk i metodach, które polegają na tym, żeby zapobiec i ewentualnie skorygować te zmiany. Czyli da się to zrobić. Ja cały czas słyszałam, że nic się z rękami nie da zrobić. A proszę bardzo, panie doktorze, bardzo tak się cieszę. Tak samo jak na buzi, tak samo na rękach możemy pacjentkom pomóc. I estetycznie, i też ze względów zdrowotnych, bo tak jak mówiłem, tak, bardzo ważny element jest tego, żeby był kontakt z lekarzem. Oczywiście. A z drugiej strony, żeby był też kontakt z estetykiem. No i dlatego pani Sylwia jest takim ważnym elementem. Jesteście wspaniałym w takim razie zespołem. No bardzo wam dziękuję za dzisiejszy bardzo ciekawy program. Nie mogę doczekać się następnego. No i do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękujemy jeszcze bardzo. Chciałem na koniec oczywiście zaprosić do lektury i powiedzieć, że te panie, które zadzwonią do nas w następnej godzinie po programie, otrzymają bezpłatny egzemplarz naszej książki, która omawia te zabiegi, które najczęściej w gabinecie wykonujemy. Dziękuję. Dziękujemy bardzo.